Siemaneczko, kochani. Hej. Mamy sobotni wieczór i mamy wychodne. Idziemy z Madzią do miasta, do pubu. Ja wczoraj już zacząłem. A ja dzisiaj, tak. Wczoraj byłem u kumpla. Trochę popiliśmy trochę wczoraj. Potem do drugiego kumpla? Potem poszłem do drugiego kumpla o 12, po 12. Poszłem. I zlądowałem do domu o 4, gdzieś tak o 3 rano. No. I więc... Ja nie czekam na taksówkę. Więc teraz idziemy sobie do miasta. Filiusz jest w klubie. To go jutro odbieramy. Czekaj, bo tak jest szybko, nie widać miasta. Czemu? Więc jutro... Jutro Filiusza odbieramy rano i... Taką niespodziankę mu zrobimy. Jutro. Jeszcze pójdziemy z nim do takiej jego ulubionej... Jeszcze nigdy tam nie byliśmy. Zawsze chciał tam pójść. Taka restauracja właśnie z kotami. Gdzie kotki już są. W restauracji. Zawsze chciał tam iść, ale tam zawsze trzeba było zabukować. A bukowi tam... Więc to teraz zabukujemy i... Magda zabukowała i idziemy. Oczywiście też jutro nagramy z tego. Wydarzenia. Doczekują bossy, widzicie? Po co gadasz? Po co? No byś powiedziała, że przez co włosów zrobiłaś i... Sensacja musi być. Ja. Sensację teraz Jarosław poruszył. Kobiety, które piją do 25 roku życia, to nie będą mieli dzieci. Tak. Który Jarosław? Kaczyński. Jest wielkie oburzenie. No. To jest się pijąca. No. Ja dzisiaj nie piję, Madzia pije. Tam się pilnuje. Bo moje wnętrzności ciała nie współgrają jeszcze dobrze. Po wczorajszym. Więc... Idź potańczyć chwilę. Korzystamy z życia. Też korzystajcie z życia, bo tylko się ma jedno. Bez spiny. No to tyle, kochani. Do następnej wrzutaczki. Jojo. Siemaneczko, kochani. Już jesteśmy na mieście. Madzia. No, Madzia. No, jesteśmy na mieście. Spoczynku się. Byliśmy już w jednym W jednym pubie już byliśmy sobie, wypiliśmy po ja piwko, Madzia wineczka. A teraz wyszliśmy się trochę na spacerek. O, przy rzece, w mieście. I teraz oczywiście zahaczyłem McDonald'sa jeszcze. Przy okazji. Nie, już się lepiej czuł. I teraz śmigamy co do kolejnego pubu. No to... Taka noc pubu. Potańczymy może, maybe. Zaznosić tam, tańczyć będzie można. I... Ludzie, widzicie? Za nami chodzą. Idą na imprezkę. Ci lajdują. Tak jak i my. No. To więc... Kochani, do następnej wczuteczki z pubu. Yo, yo. O, patrzcie. Jeszcze wam pokażę. Łabączki. Czekają na jedzenie. Jo. Nie mam nic do jedzenia. Bym ci dał. Nasze miasto nocą. Tutaj Madzia będzie miała świąteczną imprezę. W przyszłym miesiącu zakładową. A ja w przyszłym roku pewnie jak zawsze. No dobra, kochani. To do następnej brzydkiej. Kotki.
for you. Mm-hmm. Zakat kawę. No i co dalej? No powiadaj. No. No. Zatykaj buźkę, jak ci się odbije. Trzeba kochani. Cześć, niedziela. No opowiadaj. Po pracy. Po pracy. Patrz, jak się bawi z mamą. Zobacz. O! Ale nie, nie ciągnij. Tylko możesz za bobeczką poruszać i on teraz schyla. No, nagrywam, jesteśmy cały czas. Ale nie wiem, 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 ale Siemaneczko kochani, no to my już po mieście, jesteśmy teraz w domku, chillujemy dalej, oczywiście już za niedługo trzeba Filipek do kompania, bo do szkoły jutro, bo ja do pracy, Madzia jeszcze ma wolne. O, tutaj się Madzia chillajduje i sobie gra w Mario, w ten, w Pegasusa, w lekko atletykę. Ale skok! Ile skoczyłaś? Nie widać. O, faul! Przed linią. No to więc wiecie, tak chciałem jeszcze dograć. Jak widzieliście, byliśmy w tej Cat Restaurant. Filip był zadowolony. Jeszcze chciałem ogólnie wam powiedzieć, bo był Filipa... Jak ona się nazywa? Madzia. Gdzie? O, tą łazienkę. Occupation Therapist była. I będą zmiany w łazience dla Filipa, żeby było łatwiej. Tam po skrótce będę chciał wam pokazać jakie. Więc na chwilę za momencik się włączę, bo będę chciał wam pokazać to z obróconą kamerką. To do następnego. Nie za chwileczkę. No jest, to tak jak właśnie, tu łazienka mamy. Tak, to tych drzwi nie będzie. Mają być drzwi przesuwane, to będą je, o, tu tak zamontują. Tutaj tak. Mają być drzwi przesuwane. Tej tutaj ścianki nie ma być. Ma być taka przesuwana, jak do brodzików się instaluje. Zlewik ma być mniejszy trochę, żeby ten wózeczek, żeby to krzesełko Filipek można było wjeżdżać lepiej. Toaleta ma być też w innym systemie, czyli pewnie będzie zabudowana, żeby było więcej miejsca. No i tak samo tutaj grzejnik. Najprawdopodobniej będą go powieszać na ścianie,
żeby było też więcej mniej, większy odstęp był tutaj, żeby nie wadził. No to w to jesteśmy wszystko w trakcie załatwione, to zobaczymy, kiedy to nastąpi, bo oczywiście no łazienkę mamy, no mamy jaką mamy, no nie mamy za dużej łazienki. O, gdzie ty teraz, Filuś, jak jesteś? O, Filuś, co tam? Filip? Patrz, jak mama gra. Patrz, jak mamusia gra? No, to już oczywiście młody zrobił jubelek. Zaraz będzie go sprzątał. No oczywiście to czekamy za nowym standing frame'em, bo stary standing frame już oddaliśmy, bo był już za ma, już Filip był za, jest za duży na niego. Przymiarki już nowego już miał. Musiałem zmierzyć szerokość drzwi, czy przejedzie, bo czym Filip jest starszy, to właśnie jego te standing frame'y są większe i dłuższe. No to więc... Jeszcze oczywiście mieliśmy dać wizytę z agencji. To co jest? Za chwilę obrócę kamerkę, kochani, do następnej wizytki. No, znowu już jestem. To więc wiecie, to mieliśmy wizytę też inspektora w zeszłym tygodniu ze naszej agencji mieszkaniowej, czyli tak jak no, socjalne. To jest ten dom, nie, ale mieliśmy wizytę, bo byli sprawdzać właśnie w jakim stanie są drzwi, okna, bo do marca chyba przyszłego roku mają wymieniać okna i drzwi. U nas zapewne będą pewnie okna do wymiany, bo są już trochę stare i tam już szyby są w środku zaparowane i woda się zbiera w środku. Tak samo niektóre klamki też już się nadają do wymiany. Ja tam z pracy od ciebie przyniosłem, ale to nie są te same klamki, u mnie są już inne, te nowoczesniejsze. To więc wiecie, to ten, nie? To będziemy nam wszystko wymieniać, nie? I wiecie, nie? To nic, kochani, to tyle, nie? To trzymajcie się do następnego filmiku. Lajkujcie, subskrybujcie, do zobaczyska, nie? Jo.